Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w piątym już odcinku testowania dodatku Rancho. Oczywiście dziękuję i jej za możliwość pogrania w ten dodatek wcześniej, z tego też powodu ten migający napis na ekranie. A ja się z Wami witam tutaj takim nietypowym widokiem, ponieważ jest niedziela i postanowiłam pojechać właśnie na te zawody westernowe, westernowe, cały czas mam problem, razem właśnie z naszą oliwką i chipem, który pierwszy raz wystąpił w jakichkolwiek zawodach. I od razu słuchajcie, złoty medal. Jak może wiecie z poprzedniego odcinka, ja się bardzo zastanawiałam, czy w ogóle brać tego chipa, to jest właściwie klacz, czyli ona. Zastanawiałam się, ponieważ ona była jako to uratuj konia, jest tam jakaś krnąbrna i tak dalej. I patrzcie, jakie zaskoczenie, od razu złoty medal. Więc mega się cieszę. Gratulacje dla Chipa i dla Oliwki. A my przechodzimy już dalej. I w ogóle ja wcześniej kliknęłam, żeby tutaj nasza Oliwka poznała się wojsko z takim oto tutaj młodym dorosłym. Stwierdziłam, że bo cały czas nie znalazłam dla niej takiego odpowiedniego partnera, który by mi się w 100% podobał, ale ten jest taki no z twarzy bardzo przystojny. Trochę mnie tutaj tak przerażają te długie włosy, ponieważ no o ile nic nie mam do mężczyzn z długimi włosami, to jednak nie do końca jest to chyba mój taki, wiecie, osobisty typ. Ale myślę, że jak na kowboja, to całkiem chyba spoko. Nie wiem, opowiemy dowcip, że koń się uśmiał? Nie wiem, czy to będzie śmieszne, czy nie będzie. W każdym razie możemy spróbować. I... Chyba się nie uśmiał. Nie, coś tam było ok, ok, więc zapytajmy może jeszcze o społeczność. Może, nie wiem, zapytajmy o zawód. Tutaj jakaś tablica głosowań. No dobrze, i po chwili tutaj przeniosłam się z Oliwką i z tym, słuchajcie, on ma imię po prostu, mnie to zabiło. Przepiórka Wilder. Przenieśliśmy się tutaj i rozmawiamy w takim, tym, powiedzmy, parku, uwielbia naturę. Może rozmawiajmy o jeździe konno? Gdzie wstajesz? O, tatuś przyszedł tutaj kontrolę zrobić, co tu się tutaj co się tutaj odbywa, ponieważ na no, Oliwka jest nastolatka, on jest młodym dorosłym, ale nikt inny mnie tutaj mm, wystarczająco nie zainteresował. On jest zapaleńcem. Także y, myślę, że musimy tutaj przystać na niego póki co. A nasze koniki są, słuchajcie, na treningu. Jeśli chodzi tutaj jeszcze o Oliwkę, to ona w międzyczasie właśnie wzięła jeszcze udział w konkursie, w kursie. W konkursie, wzięła udział w konkursie ze słodyczą. Ze słodyczem. Matko, ciężko mi to odmienić, bo to imię mi tak zupełnie męsko nie brzmi, ten, ten słodycz. Yy, jakoś tak dziwnie. W każdym razie z nim zajęła, chyba tam zdobyła brązowy medal, także tak to by wyglądało. Dzisiaj więcej kursów, konkursów zrobić nie możemy. Matko, co ja się dzisiaj tak mylę, strasznie. Okej, okay, więc porozmawiajmy jeszcze z nim. Chciałabym się dowiedzieć, czy on mm, ma jakąś żonę, czy coś. Ale no na razie no nie, ma jak tego, nie ma się jak zapytać. Może po... zapytajmy o ulubiony kolor, słodycz wrócił z ulepszoną umiejętnością i chip również i Oliwia poznała jego cechę jest rancherem. Dobrze, więc jeszcze tutaj chwilkę z nim porozmawiamy. Lubi kolor żółty i może opowiedzmy jakąś porywającą historię. Moi drodzy, pomyślałam, że zrobimy sobie w tym odcinku jeszcze taką małą wycieczkę tutaj do tej dzielnicy, w której jeszcze nie byliśmy, czyli do galopującego wąwozu. Jest to jeden z najlepszych regionów do jazdy konno. Wąwóz jest pełen wspaniałych szlaków i oszałamiających widoków. Odkryj cuda wąwozu, oddając cześć szlachetnym koniom, które odeszły z tego świata na spoczynku rumaka. Zwiedzaj niebezpieczne groty strachu lub spędź noc pod gołym niebem w obozowisku Wierzchołek Siodła. W sumie brzmi całkiem fajnie, czyli tak, tutaj mamy... Skrzyżowanie palomino. Tutaj domek jakiegoś gęsiarza. I przestronny brzeg, dom do wynajęcia. Ok, a w ogóle mamy to wyzwanie: dzika trawa preriowa. A w ogóle u nas ta trawa nie rośnie, więc nie mam pojęcia o co kaman. W każdym razie przyjechaliśmy sobie tutaj z naszą czwóreczką. I przyjechaliśmy tutaj. Ja tutaj włączyłam kamerkę na tabie. I zobaczcie, jakie tu są niesamowite, oszałamiające widoki. To po prostu wow. No i wymyśliłam sobie tak, że może ty byś tutaj dosiadła e, chipa, naszą klacz, a nasz tatuś dosiądzie tutaj e, słodycz. Wiem, że to słodycz był kupiony typowo dla oliwki, ale jakoś tak bardziej mi pasuje ten słodycz, żeby tutaj nasz pan jeścił, a nasza oliwka tutaj e, na tej e, naszej klaczy. Okej, okay. to i tak by to wyglądało, że została zrzucona. Spróbujmy zasiąść jeszcze raz. Zobaczymy, no, czy naszemu tatusiowi pójdzie trochę lepiej. Dla niego to są początki. To jest właśnie tak, że ja nie dopilnowałam, że on w sumie też jest tym ranczerem, a tak naprawdę bardzo mało jeździł na koniu. Więc co, klikniemy mu może, żeby się wybrał na jakąś... Tylko chciałam, żeby właśnie sobie oni razem jeździli, wiecie, działania. No i generalnie jakoś to idzie, że ona jedzie przodem, ten tatuś taki dosyć niepewny jeszcze jedzie z tyłu, więc bardzo fajnie to wygląda. Bardzo mi się wydaje, one pasują tu do siebie, a słodycz bardziej pasuje do tego naszego taty, więc myślę, że całkiem spoko to wyszło. No i będę chciała, żeby one. Oni właśnie, ten, ta klacz nasza i nasz ogier, no razem postarali się o tego potomka. Robi się już dosyć tutaj ciemno, także za dużo tych widoków sobie nie po... Oglądamy, patrzcie, tatuś tam zboczył z kursu, pojechał jakąś inną drogą, ale ogólnie tutaj bardzo, bardzo ładnie. No chciałam tutaj zostać na tą noc, ale nie wiem, czy trochę się nie boimy. No zobaczymy, jak wrócimy do tego miejsca, z którego wyruszyliśmy. I teraz Stefan ma trzeci poziom. E, troszeczkę, może za szybko, co? Uu, pani wyłaś z kadru trzeci poziom, a słody trzeci poziom wytrzymałości. Oliwia szósty poziom jazdy, i znowu mi tutaj e, z, uciekłaś sprzed kamery. Tutaj jedziemy teraz takim mostkiem, także zobaczcie, no bardzo, bardzo jest e, ładnie. A może poczekajcie, w ogóle bym tutaj kliknęła jej, żeby to nie była spokojna jazda, tylko spróbowalibyśmy może na jakąś e, intensywną przejażdżkę. Choć nie wiem, czy to nie jest zbyt. E, Oj, spokojnie, spokojnie. Czy to nie jest za dużo dla niej? I czemu to mi się tutaj w ogóle nie, nie odhaczyło, jak tutaj Oliwka nasypała tego. Uuuu, tej karmy do paśnika. No powiem wam, że to już bardziej zjawiskowo wygląda niż takie lekkie prze, przejażdżki, przebieżki. A teraz z powrotem się ustawiłam na naszego tatę i może co też, byśmy spróbowali coś szybszego, może, może chociaż taką energiczną. No i zobaczcie, jak on komicznie wygląda na tej energicznej przejażdżce. Nogi szeroko rozstawione, twarz taka trochę nietęga. Tu widzę, że Oliwka podjechała z, naszym, z naszą Chip pod taki jakby pojdełko, tak, pojdełko. Stefan ma czwarty poziom jazdy. Także rozwinął się chłopak, a my tutaj się zbliżymy, no i zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj mamy jakieś ognisko, więc moglibyśmy tu na przykład sobie rozpalić i zaprosić do ogniska Chipa. Okej, okay, nie wiem, co tutaj będzie nasz koń robił przy ognisku. Rozpalone, troszeczkę się tutaj przyjarała. Chip sobie wciąga trawę preriową. Powróciliśmy do domu. Trochę tam pojeździli, czasu stracili, nic jakoś tam mega wyjątkowego się nie działo, więc już nie dogrywałam. Jesteśmy tutaj w tej naszej zagródce dla naszych zwierzaków. Tu nawet się udało upolować małą kuskę w locie. I bardzo bym chciała teraz właśnie postarać się o to potomstwo. Więc myślę, że tak, zejdziemy sobie z tego konia, zsiądź, to samo oliwka, zsiądźcie ze swojego. I będziemy tutaj namawiać doniecnych rzeczy, zobaczymy co z tego wyjdzie. U. Proszę cię, chip, chip oszalał chyba. Chip zwariował. Ups, jest kubsztal, więc może tutaj sprzątniemy tego kubsztala najpierw szybko. I tutaj, nie wiem, może spróbuję nasz, nasz tutaj Stefan namówić. Dobra, zbierz sobie, ale chyba klikając na nią nie mogę. Może bardziej się przyjaźnić ze słodyczem, zobaczymy. Zlokalizowane w kategorii przyjazne, więcej opcji. Tu mamy w ogóle jakieś umiejętności, więc sobie tylko zobaczymy. Można tutaj tak, temperament. Tutaj można rozmawiać o szybkiej jeździe. Zapytaj o trening zwinności, wytrzymałość. Okej, okay, ale my nie chcemy teraz się uczyć, chcemy zachęcić do postarania się do o potomstwo z chipkurek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy w ogóle coś z tego będzie. Nie wiem, czy Słody, czy stanie tutaj na wysokości zadania. Okej, okay, coś się tu będzie działo. I powiem Wam tak, zlali mnie tutaj y, ciepłym moczem, ponieważ y, zasikali się i pobiegli do paśnika, więc nie mam pojęcia, jak mam to skomentować. Może spróbujemy jeszcze raz. Okej, okay, i mamy słodycz, podejmował ostatnią próbę rozrodu. Stefan musi poczekać, zanim znów zachęci go do takiego zachowania. Nie, może oni się muszą jakoś bardziej lubić jeden z drugim? Nie wiem, może spróbujmy, żeby ze sobą pogadali najpierw. Okej, okay, ich kontakt wygląda tak. Ekspresowy przeskok do wtorku, godzina 14, podejmujemy jeszcze jedną próbę, przyjazne zachęć do postarania się o potomstwo z Chipkurek. Wracaj, wracaj Stefan i spróbuj tutaj coś wskórać. Ja bym też dzisiaj chciała zamówić, ale może poczekajmy, zobaczymy. O, na, na myśli odejściu, no właśnie, zaraz słuchajcie, będziemy chcieli wynająć, U dzieje się. Moi drodzy oddaliłam się troszkę, bo chciałam tutaj zrobić jakieś ładne zdjęcie na miniaturkę i myślę, że za bardzo to do nie wyszło. W każdym razie czy moglibyśmy ewentualnie opcjonalnie jeszcze raz, no już niestety nie, ale zobaczymy czy coś z tych naszych koników wyjdzie, kiedy to będzie wiadomo. Tego nie wie nikt. Matko, o, jakaś tutaj agresja się im straszna włączyła po tym co zaszło. Może tutaj jeszcze opcjonalnie wam pokażę, że zatrudniłam wreszcie tego rancherskiego robotnika i będzie on przychodził do nas codziennie i ma się zająć naszymi Zwierzakami, i tak dalej. Zobaczymy, co też, czy też będzie zajmował zajmowała się. Przepraszam, bo to jest pani. Tak, i podlewa nasze roślinki, czyli będzie naszym takim stałym pomocnikiem. No i powiem wam, że no nie wiem, jak na tym finansowo wyjdziemy, czy lepiej, czy gorzej. W każdym razie nie wiem, czemu ona znowu ma takie dziwne imię pod tytułem Wiewiórka. No, ale okej. Okay. Także później może nasz tatuś przyjdzie i sobie pozbiera te plony, bo myślę, że ona nam tego jednak nie zbierze, ale nam podleje, no i przydałoby się, żeby te nasze małe zwierzaczki też ogarnęła. Ta babeczka nam teraz czyści naszego konia. Tutaj widzę jakąś kupę, więc ja wiecie, że te kupy zbieram. Tym bardziej, że te kupy, poza tym, że można, wiecie, nawozić nasze rośliny, to są też całkiem, całkiem spoko. A i coś wam pokażę, matko, bo ja zapomniałam o najważniejszym. Jak wiecie, on tutaj rozmnaża żaby, więc to sobie zrobimy. Ja też ten nadmiar żab ostatnio sprzedałam, ale na przykład może spauzuję, bo, bo jestem zależnie rozproszona, znalazł gdzieś jakiś tam, wiecie, ukrytą krzynkę, tam była taka figurka, okej. Okay. Następnie zbierając sam kosząc, wiecie, tą trawę preriową gdzieś w okolicy, znalazł taki oto kamień. Ten kamień chyba też był znaleziony właśnie z tej trawy. W ogóle nie wiem, co to jest, że w tej trawie jest tyle różnych dobrodziejstw, ale to jeszcze nie jest najlepsze. Tutaj mamy nektar witalności, który on, słuchajcie, znalazł w tej trawie. I ten nektar jest za 17 430 simolonów, więc to mi się po prostu w pale, brzydko mówiąc, nie mieści. Wow, I jeszcze raz wow, więc mamy 20 000 na koncie. Czajcie to, bo ja nie. W każdym razie, mamy jakąś tajemniczą kapsułę. Sprzedajmy, a nie możemy sprzedać, musimy to otworzyć, więc otwórzmy to. OK, play. Tutaj jest jakiś też chyba... Wykonanie Stefan, czyli to akurat zna, to akurat on zrobił sam. Dobra, chwilka przerwy, chwilka przerwy, mój drogi. Tak, tą mapę możemy sobie sprzedać, czy nie? Co z tą mapą można zrobić? Umieścić w świecie. To nie, może nie. Tą popi sobie tutaj sprzedamy. To sobie odkliknę. I co tutaj mamy te nawozy? Bo ja w ogóle Wam chciałam pokazać, że te nawozy też można sprzedawać na przykład po 15, czyli te końskie kupy, więc jest to całkiem niezły interes. Nasza pomocniczka tutaj przyszła do naszej małej. Kuski, kuska z rzęda jest w miarę szczęśliwa i tak dalej, ale myślę, że najlepiej by było, gdyby się zajęła tą naszą małą owieczką, bo ona jest bardzo brudna i, i poziom szczęścia jest niski. Tu moglibyśmy cię ewentualnie wydoić. Ok, bardzo się cieszę, ponieważ tutaj wreszcie do niej podeszła, zaczęła ją czyścić, więc bardzo, bardzo fajnie. Bardzo się cieszę. Jak na razie jestem z niej zadowolona. Zobaczymy, jak będzie dalej. Gratulacje, Chip! Spodziewa się potomstwa. Wkrótce, do... Wkrótce w domu da się usłyszeć stukot małych kopytek. Bardzo się cieszę. Tymczasem chciałam powiedzieć, że bardzo rozkosznie wyglądała nasza pani tutaj pomocniczka, przytulając tą naszą małą kuskę. Czy lubi pracować nad sprawnością fizyczną? Myślę, że może to lubić. A czy Ciebie na przykład moglibyśmy tutaj, właśnie, interakcje społeczne przytul? No właśnie, bo ja tego w ogóle nie testowałam. Ostatecznie nasz status tutaj nie podszedł do tej naszej małej owieczki, bo pani przyszła i też zaczęła ją przytulać, więc bardzo miła pani, na plus. Jestem chyba zadowolona, zaraz na wystawie rachunek to mogę być już mniej zadowolona, ale zaraz się przekonamy. Moi drodzy, mamy godzinę drugą 30 w nocy w czwartek i nasza Chip chyba zaczęła, słuchajcie moi drodzy, rodzić. Możemy uspokoić rodzącą klacz. O, 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 poczekajcie. Czy coś tu się już zaczyna dziać? Ona jest strasznie niespokojna. I już się urodziło. Jest to źrebiątko, jest to klacz. Jakie imię, imię chcemy jej dać? Może wylosujmy coś po prostu? Maślak? Nie, win, wini Freda. Ciężkie imię, wysiłek, trochę męskawe. Księżniczka, ok. Księżniczka brzmi całkiem słodko. I nazwisko damy kurek, tak jak cała nasza rodzina. Kurek, ok. I zobaczmy. I mamy. Dobra, poczekaj się nie tutaj do końca. Jezu, jakie chudziutki, jakie podobne do ojca. Ojoj. Oj oj. Bardzo słodkie. Czemu ona ma taki koc na sobie? To mi się akurat tak średnio widzi. Nie wiem, czy tak rybaki mają nosić, bo co bo im zimno? Moi drodzy, jestem w kasie, zdejmę ten koc, ponieważ jak wiecie, już może zauważyliście, ja nie lubię za bardzo takich ubranek dla zwierzaków, jakichś farbowań zwierzaków, więc zostawię go takiego, jakim jest, a raczej ją. Jest to mieszaniec, jest krnąbrna, energiczna i jest natarczyła, więc trochę mi się wydaje, bo mam się odziedziczyła te niecne cechy. I tak jest późno i zobaczyłam, że możemy sobie tutaj zrobić, tylko teraz mi oczywiście zniknęło. Może w opieka nad koniem. Karm z butelki, ucz jeść siano. Dobra, spróbujmy nakarmić z butelki. Myślę, że to będzie przesłodko wyglądało. Dobra, tu się zbliżymy. O Jusiu. <grywa> Bardzo słodko to wygląda. A nasz Stefan cały czas zbiera jakąś trawę, słuchajcie, yy, i preriową. Miałam być pampasową. Nie wiem, czy przez któreś momenty nie mówiłam trawa pampasowa zamiast preriowa. W każdym razie spróbujmy może o delikatny dotyk. Czy w ogóle Tatuś się już powitał z swoją córką? No nie wiem. Księżniczka kurek, zdobyła temperament. Dobra, chwilka dla Stefana, który sobie zaciął palec i cały czas coś tutaj zbiera. Zobaczcie, nektary: 110, 125. Tutaj jakiś szpinak, truskawki, jakieś olgabby, czyli to jest chyba tutaj ten, ta figureczka. To to sobie tutaj sprzedamy. Ok, czyli będziemy mieć nowe składniki do naszych nektarów. I Wam jeszcze w tym odcinku pokazać trochę nowości. Mianowicie, tutaj powstała dla naszych Simów, dla naszej rodzinki, piwniczka. Także mamy zejście na dół, tutaj mamy jakieś skrzynki z butelkami, no i tutaj przeniesione te nasze półki, plus dokupione trochę więcej. Ale jak widzicie, już nam się kończy powoli miejsce. I teraz, tak, tutaj są chyba te najstarsze. I moi drodzy, tutaj cały czas mam jakieś. Tutaj są nieleżakowane, jakieś dołożone później, ale tutaj mamy na przykład umiarkowanie leżakowane i tu już mamy 990 simolonów. Tutaj krótko leżakowane krótko i krótko. Ja cały czas mniej więcej staram się, wiecie, otwierać i sprawdzać, czy przypadkiem nie ma już tutaj czegoś, co można by, wiecie, sprzedać z jakimś super zyskiem, ale cały czas myślę, że czekamy po prostu na te długo leżakowane, a teraz wejdziemy sobie wyżej. Tak, i tu Wam właśnie pokażę, że mamy to zejście na dół z tej naszej, z tego naszego korytarza. Tu, czy coś się tutaj zmieniło? Tu powiesiłam naszej oliwce, jej trofeum za zajęcie pierwszego miejsca w rajdzie długodystansowym, tutaj w tym westernowym, a tutaj w beczkowych manewrach, także na pewno będziemy sobie tam jeszcze jeździć i tutaj dokupiłam im kilka takich nowych elementów, mianowicie jest nowa kanapa z tego dodatku, jest tutaj ta komoda, postawiłam im telewizor, ponieważ nie mieli, tutaj przestawiłam kominek, a tu to radyjko ze stolika, no i co? I chyba właściwie bym powiedziała, że to tyle, jeżeli chodzi o nowości w naszym domu, ale jakoś tak mi się tutaj bardzo spodobał ten kącik z tą taką bardziej wypasistą kanapą, także mają taki mały podarek ode mnie za tą ciężką, ramczerską pracę. I moi drodzy, mamy niedzielę już i nasza Oliwka przed chwilą była na zawodach. Wygrała nawet złoty medal. I przy okazji zobaczyłam tutaj naszego kolegę, z którym mieliśmy zacieśnić relację, ale jakoś tak szybko ten czas ucieka i nawet nie było kiedy. Ale jest z nami oczywiście tutaj przepiórka Wilder. Po prostu imię mnie zabija. I przepiórka ma takiego pięknego konia, dolara Wildera. Dorosły ogier, pogodny. I właśnie tutaj kliknęłam o listę, żeby z nim troszeczkę porozmawiała. Może jakiś... Daj wskazówki dotyczące jazdy konno, bo widzę, że on jest dosyć tutaj niepewny, nieśmiały, chyba dopiero się uczy. Siedzą sobie teraz na ławeczce i rozmawiają. Nasze konie są teraz aktualnie też na kursie, na treningu, także coś tam się może jeszcze poduczą przed kolejnym, kolejnym konkursem jutro. Opowiemy jakiś dowcip, że koń by się uśmiał. Chwilkę tutaj pogadamy i myślę, że będę kończyła ten odcinek i przed nami będzie chyba jeszcze tylko jeden, także myślę, że w tym momencie może to jeszcze, może jeszcze chwilkę porozmawiamy. Może nie będziemy się przechwalać, ale może nie wiem. Entuzjazmuj się sprawnością fizyczną. Cieszę się, że nie zanudziły cię jeszcze moje dowcipy o lamy. Mam wrażenie, że świetnie mnie rozumiesz. Odkryłam jeszcze jedną rzecz tutaj w tym ranczerskim miasteczku. Mianowicie taki sklep, w którym można kupować owce. Może, może zrobimy sobie tak, stop. Można tutaj kupić kozy, miniaturki i owce. Kupować produkty spożywcze i towary, ale można też sprzedać. Więc spróbujemy sprzedać. I z tego co widziałam, to można sprzedać je dużo drożej. Może źle powiedziałam, że dużo drożej, ale lekko drożej. Jak widzicie właśnie banany normalnie byłyby po trzy, to my możemy sprzedać je za cztery. To tutaj jeszcze takiego mielibyśmy fajnego... Nie wiem, możemy sprzedać trochę winogron. Zaraz się jeszcze upewnię, czy aby na pewno sprzedając wyposażenia na, tym, na to samo byśmy wyszli. Spróbujmy może tak ze 30. No i rzeczywiście wygląda na to, że nie oszukali. Faktycznie jest po 8 tej normalnej jakości. Także jest zysk o jeden simoleon na każdym winogronie. Kochani, nie będę już przeciągała, zakończę ten odcinek. Jesteśmy znowu w domu. Oliwka jest w szkole, nasz tatuś robi tutaj nektar. I on, jeżeli chodzi o jego aspiracje, to naprawdę nieźle mu idzie. Z tym, że ma zarobić 100 tysięcy na tych swoich nektarach. Na razie zarobił tam 20, jakaś mikroczcionka, 21 tysięcy simolonów, ale jeszcze mnóstwo nektarów leży i leżakuje w piwnicy. Także co, ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was oczywiście na kolejny. Tutaj są nasze koniki. Pod tytułem Chip i Księżniczka. Musiałam się zbliżyć, bo dopiero sobie zdałam sprawę, że ten nasz maluszek to sobie pił od tej swojej mamy, więc bardzo fajnie. Mamy znowu panią tutaj pomocniczkę i pani pomocniczka, słuchajcie, zapomniałam w końcu powiedzieć, ile kosztuje, i okazuje się, że pomocniczka kosztuje 100 simolonów za to, że w ogóle przyjdzie, plus po 12 simolonów za każdą godzinę, więc tak to wygląda. Sami ocencie, dajcie znać, czy uważacie, że to jest drogo, czy spoko. Także nasz tatuś tutaj wrócił i się ogrzewa od kominka i powiem wam, że cudownie mi się gra bez dodatku cztery pory roku. Jest cały czas słonecznie, pięknie, przyjemnie, więc będzie mi szkoda z powrotem się przerzucić na normalną grę. W każdym razie sprzedamy już nie leżakuje, ponieważ już chyba nie zdążymy, o czym wam powiem w kolejnym odcinku. Nie zdążymy chyba po prostu dłużej pograć, ale o szczegółach powiem wam właśnie w kolejnym odcinku, także serdecznie Wam dzisiaj dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie i baba!